Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Werydus, a to jest kolejny odcinek Areny Łotrem. Jedziemy dalej. To chyba jest taki trzeci odcinek z tej serii Aren. Troszeczkę mi komp zaczął lagować. Ale to jest najmniejszy chyba problem obecnie, bo nadal nie wiem, co się dzieje z moją kamerką. Podpiąłem ją do kolejnego tam portu USB, bo sprawdzam, czy to jest wina portu USB. Chyba tak, bo niektóre zauważyłem, bo ja mam dużo portów USB w kompie i wiele, znaczy wiele, no parę z nich tam chyba troszeczkę niekoniecznie tak za dobrze działa, ale ja akurat nie potrzebuję tak dużo, więc myszka, klawiatura, mikrofon i kamerka 4, a ja mam z 8, no, znaczy nie, no z 8 będzie łącznie z tymi z przodu. Z których nie korzystam w ogóle. No i co? No ale widzę, że normalnie jest. Troszkę zmieniłem, że tak powiem, ustawienie kamerki. Teraz widzicie całe drzwi. Nie, kto wejdzie teraz, to musi widzieć wszystko. Nie. To jest fajny start, pomimo tego, że bombiarz może nam zabić nakręcanego gnoma, ale coś czuję, że nakręcany gnom się z czymś strajduje. Ewentualnie dogramy Daggera. Albo Kosiora. Zobaczymy. Nie no, wolę już Daggera niż Kosiora. Bo po daggerze coś mamy jeszcze. Mamy jeszcze jeden daggera, nie? Sztylet. A po kosiorze mamy tylko kartę. Really? Really? Wiesz co, troszeczkę mi przycina gra. Właśnie nie wiem czemu. Chyba zacznę grać na gorszej jakości. Znaczy gorszej rozdzielczości, bo... O, i teraz fajnie działa. Wydaje mi się, że program, którym nagrywam, niedawno zaczyna mi działać na nerwy i sprawia mi problemy. I lagują mi przez niego gry. I to nie jest tylko Hearthstone, to jest też Minecraft. Dlatego zmieniłem trochę nagrywanie. Nagrywanie, w sensie sposób nagrywania Minecrafta. I Heroesy też ścinają troszeczkę. Mimo, że to jest taka stara gra. I to tkwi w problem w programie. Jak widać, słychać i czuć. Dobra, zagram sobie tak. Zagram sobie tak. Morgana i sobie polecimy w przód. Jakbym się strajdował tym bombiarzem i zagrał na przykład tego, to no, nie, bez sensu. To po prostu on się wymieniał z bombiarzem i tak mech. Okej. Okay. Znaczy w sumie tak średnio. Czy mam na to odpowiedź, bo nie, ale zagram sobie droga. A tym nie wyjdziemy z cienia. I zostawię sobie to. Zostawię sobie do gierka. W razie gdybym się strajdował tak i zestawił tamta, to ja go zawsze tego, jak nie zabiję tego tamta, to mogę tym kosiorem dobić tego. No dobra. Dobra, no to u mnie. Hop, hop, hop. Okej. Okay. Seems good. Hopa. Kraken. Na to liczyłem bardzo. No dogar sobie dogam kolejny, bo kosior tak na twarz to tak nie za bardzo. Powiedzmy, że to jest optymalne zagranie. A żaba w co trafiła? A w face, okej. Okay. Równość na drogę. Okej. Okay. Jeszcze 5 damage'u na twarz. Werbunek, no. Teraz by się fan of nice przydało, nie? Ale mamy coś takiego. Mamy coś takiego. Nie, nie, nie. Tutaj nie byłem misplayem, że najpierw zagrałem gula. Bo chciałem, żeby on się zbufował, jakby ktoś chciał wiedzieć. I dajmy mu hapeki. W razie był. No, okej. Okay. Dobra, widzę, że z kamerką jest okej. Okay. No i o to mi chodziło. Dałem mu hapeki.
bo mógłbym mieć jakoś ten damage. Jednego by brakło mu, bo nie dał HP-ków, więc mógłby jakoś go wciągnąć. A zmusiłem go do zniszczenia poprzedniej broni i zagrania czempiona. To jest z... Aha, ze Skarabeusza, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Zagramy sobie tak. A może trochę wolne zagranie, bo tak to trójkę i czwórkę. Ale... Powiedzmy, że jest okej, okay, no bo tą czwórkę może zabiję tym. A, okej. Okay. No tak, tym zabiję, w sumie spoko. Mhm. O! Co tu dostanę? On się silnie? To dostanie ataku. Zobaczcie się. Coś tak czułem, że ją dostanę. Nie wiem czemu. Jakoś śmiesznie. Hoppa! Hoppa! I sobie to zabijemy. Tak, żeby mieć spokój. Ma teraz mniej kart. Jeśli zagra na przykład stwora 6x6, to mam coś takiego i coś takiego. Dobitki. Ale niestety mi to nie przeżyje. Bo zginie od tego. Przynajmniej przegrał Jousta. Więc jest golej wiozuka taka trochę. O i tego, super. Zabijam mu to krakenem. I zabiję go w kolejnej turze samym tym. Okej, okay, może być. Jeśli nie będzie miał teraz... jeśli nie będzie miał teraz... Equality, to jest okej. Okay. Albo nie wiem w sumie czego. No Equality, albo tego 3x3. Albo tej babki 3x4, która zmienia... Znaczy ten zmienia atak na 1, a ta babka zmienia statystyki 3x3. O właśnie, o niego mi chodziło. Cóż za top deck? Hemsko. Słychać, widać i czuć. Poropopo. Poropopo. Zabiję to. Chcę mieć święty spokój od jakichś, na przykład, załóżmy, kwatermistrzów. I prawdopodobnie GG, jeśli nie dobrał kolejnego takiego. Nie, w sumie to i tak mam GG. No, nie wiem. Pierwsza wygrana w tym odcinku. Tak? Tak, 7 minut odcinka, to wątpię. Bo wiecie, ja nagrywam wszystko pod rząd i nie wiem, co nagrałem w tym odcinku, a co w poprzednim, tak troszeczkę, ale co tam. Dobrze. No i gul też trochę urósł w tym odcinku, więc miniaturka myślę, że adekwatna. Staram się miniaturki robić, jak na przykład jakaś karta się wyróżniła na odcinku albo na sesji Allen, chociaż raz. To zazwyczaj ląduje na miniaturce. Generalnie z Hearthstone'a są fajne obrazki, więc myślę, że warto je dawać na miniaturkę. W tym wypadku jest teraz ten szpikożerny ghoul. Jestem z miasta. To widać... No, powiedzmy, że bez tego... No, coś takiego. Ten ghoul jest trochę wolny, więc wytarujemy. No, walałem ghoula w tym wypadku. Odjeździć, co? O, oh, hello ghoul. Jeśli zagrasz Shielded Minibota z coinem, to zagram sobie daggerki, zbiję mu tarczę, tym poczekam w cieniu, może to być misplayem. Potem ghoula i dobiję. No może to być misplayem w sumie. O! Well met. Niestety nic nie ma do zagrania, więc ja po prostu zrobię tak. Jeśli miałby... Aha, już nie ma coina, no to mogę zaryzykować i falnąć face'a, myślę. A no i otron, no okej, okay, może być. No to zagram sobie tak, na następną turę mamy coś takiego. Jest okej, okay, zrobimy sobie tak i zabijemy tego no i otrona. Nam gul urósł do 4-3. No a w trzeciej turze 4x3 stronnik, to jest okej. Okay. Okej, okay, no to teraz zagrywamy... Gul znowu rośnie. Zagrywamy sobie tak i zagrywamy sobie jednego z przyjemniaczków tych. Zabijamy to sobie. Uratowaliśmy gula i on jest 5x3. Gul rośnie w siłę. Teraz jeśli ma konsekrację, to tylko podpakuje gula. Gul nam przeżyje, a reszta zginie. Freeze jest ok. Ja to chcę? Tak.
9 na 3 gól. Ale jaja. Sobie skończyła to zrobię. Znaczy w sumie bywały większe góle, oczywiście, ale no, że on tak, kurde. O! Miałem ją ostatnio na arenie. O, gonimy ją! Miałem ostatnio na arenie wojownikiem. Dosyć śmiesznie było. No, zabiję, proszę. Aha, okej, okay, Lethal. Okej. Okej. Okay. To jednak dobrze, że nie zabiłeś. Kocham cię. Słyszysz, kocham cię. Co? No nice. Która to była tura? Szósta? Siódma? Coś takiego, turn several little. A wynik chyba 5-1? Coś takiego. No, Water mi się fajnie gra na arenie, więc generalnie no. Do siódemki powinniśmy ugrać tego Watera. 5-1, no. Uter, kurde, ile tych paladynów jest? To jest po prostu aktualna zmora arenowa. O, okej, okay, no zostawimy sobie go. Ale wam sobie walimy. Mamy monetkę, więc agent WW niezły. A to jest jakiś follow-up dla agenta WW. Pierwsza tura, druga, trzecia, załóżmy. Powiedzmy, że jest okej. Okay. Jestem miasto. Czuru, czu, 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 repentance, hehe. Albo ten, get down. Albo pomsta. Jestem z miasta. To widać. Jeśli to jest get down, to ja chcę to striggerować sztyletem. Troszkę wolne to było zagranie. Z nim nie wychodzimy z cienia. Poczekamy na gula, albo nie wiem w sumie. Albo na taunta w sumie, to jest ok. No, ghoul jest ok, bo taunt go ochroni, tego też może taunt ochronić. Powiedzmy, że jest spoko nawet. Jest nasz porywacz, który nie jest wcale taki zły. Ile tych sekretów? Sekret paladyn nie sprawdza się na arenie. No, zazwyczaj. Pomsta pewnie. Znając życie. O. Kolejny get down. What the fuck. Zabijemy to sobie. W razie W. Żeby mu brakowało jednego damage'u. I zabijemy to sobie, gdyby miał konsekrację, tak? Tego się można było spodziewać. No to po prostu wichrzyciel. Niestety tym razem ghoul nie urósł. Jak to zawsze bywało. Ach. Jestem z miasta. To widać. Tarczowy sen. Gino. Zabijemy sobie go tak. A załóżmy. Tylko dlatego, że to się może stradować z czymś większym. Jasne, Assassinate może się stradować z wszystkim. Ale ocalić te 5 damage'u nie jest wcale złe w tej turze. Znaczy w tej turze, no wiecie co chodzi. W sumie by był Fan of Knives fajny w tym momencie. No tak, zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie... Nie no, wolę bezpieczniej bez bombera, bo bomber nam może zabić któregoś z nich. I lecimy w face'a. No tak, powiedzmy. Znaczy, no boli to w sumie. Może nie powinien być greedy. Greedy. Bang. Powiedzmy, że to jest optymalne, chociaż 2-1 ginie od jego broni, ale no. Tego demolishera trochę nie chciałem zostawiać. O, z jednym się teraz traduje, ale ten demolisher, bożyciel w sensie, jest trochę irytujący.
Mogę sobie go zagrać, cofnąć. Nie wiem, zagrabimy tak. Zrobimy tak. Okej. Okay. Face... No, może być. No to z niego zrobił Yeti. Trochę lepsze Yeti. Bo zaklęcia ma. Obrażenia od zaklęcia. That really hurts. Oh fuck. Przepraszam. Cofniemy sobie go, żeby nie zginął ani od tego, ani od tego. Znaczy od tego nie może, bo ja sobie go zabiję. I żeby nie zginął od tego, tak tu mam kolejną kartę na tego, ten urosnął, więc jest, powiedzmy, że okej. Okay. Myślę, że to było poprawne zagranie. Mógłbym też ryzykować z bombiarzem, ale on by mógł zabić nam tego. No, problemy mógłby porobić, nie chcę ryzykować. Co, True Silver? Misplay świata. Serio, tak się dopasował z tym. Znowu on! I znowu ona! Co chodzi? Ale fajnie nam podeszły sobie karty. Zastrojdujemy się z tym, zresztą polecimy Face'a, bo możemy. Oczywiście z bronią też, bo mamy tyle many teraz i nie zero kart, więc możemy śmiało Daggera grać. Znaczy, no, zniszczyć. To jest o tyle fajne, znaczy tutaj dużo nam ginie od konsekracji, ale to się podładowuje po konsekracji. Jeśli się nie ogarnie, to najpierw, to nie zabije go najpierw. Tylko nam to zostaje po konsekracji prawdopodobnie, ale się traduje. Właśnie go to, wiecie, on nie może nas smorkować, to go, znaczy no, nie może nas smorkować, bo zginął. Ale to go prowokuje, żeby no, się tradował tym wielkim. 7. No za mało. Co dostaniemy z tego? Serio? No dobra, tak. 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 Tym siedzimy w cieniu, bo nie ma sensu wychodzić. I okej. Okay. Cierpliwy. A dwa epiki są na tej arenie. Wydaje mi się, że powiedziałem, że tylko jeden. W pierwszym odcinku tej areny, ale no dwa. Z czego dwa takie kiepskie dosyć, ale nie są złe. Nie są najgorsze, tak. Z tym miastą to widać, słychać. Teraz mi to leci w głowie. O, spoko, mamy go. Przegraj. Haha. Kwoblin tropiciel. Gwałcicielcu. Okej, okay. Tym razem, jakiś question, spoko, tym razem wynik 6-1, 18 minut odcinka, myślę, że tyle możemy zakończyć, widzimy się w kolejnym odcinku, no myślę, że poszło nam w tym odcinku całkiem przyjemnie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć wam, na razie, nie zapomnij o kciuku w górę, komentarzu i subskrypcji, dzięki za obejrzenie tego odcinka, cześć!